Dzień dobry Państwu, z tej strony Joanna Michoń, SMP Poland. Mam przyjemność powitać Państwa na naszej sesji podczas SAP Manufacturing Day. Chcielibyśmy Państwa zainspirować do usprawnień w obszarze zarządzania czasem pracy. Zapraszam. Na początek kilka faktów o nas. Grupa SMP, do której należymy, specjalizuje się w projektach transformacji systemów SAP na całym świecie. W Polsce jesteśmy największą firmą wdrożeniową SAP. Część z Państwa pamięta nas pewnie pod poprzednią nazwą BCC. Zapewniamy pełną ofertę usług dla systemów SAP od wdrożenia po utrzymanie i wsparcie użytkowników w codziennej pracy. Rozwiązania dla HR to jedna z naszych głównych domen działania. Wdrażamy i rozwijamy zarówno systemy SAP HR, jak i SuccessFactors. Do tego oferujemy własne aplikacje wspierające obszar HR. Jedną z naszych aplikacji autorskich jest eTime. SMP eTime zmienia postrzeganie planowania czasu pracy w firmie. Niegdyś patrzyliśmy na czas pracy wyłącznie przez pryzmat zgodności z prawem. Czas musi być zaplanowany, zarejestrowany, rozliczony i tyle. SMP eTime zmienia to postrzeganie. Za pomocą eTime możemy nie tylko zautomatyzować planowanie czasu, ale sprawić, by praca stała się pozytywnym doświadczeniem dla kierownika, pracownika i działu HR. Zobaczmy, jak SMP eTime zmienia podejście do czasu pracy w firmie produkcyjnej. Oddaję głos naszemu ekspertowi Michałowi Rogowskiemu. Dzień dobry Państwu. Na początku przyjrzymy się wyzwaniom, przed którymi stoi kierownik produkcji. Zacznijmy od planowania czasu pracy. Wielogodzinne ślęczenie nad arkuszami czasu pracy, dopasowywanie dostępności i kwalifikacji ludzi do zapotrzebowań, analizowanie zgodności grafiku z regułami kodeksowymi. To zły sen wielu kierowników produkcji. Kierownik przecież nie jest ekspertem od prawa pracy, a planowanie grafików dla kilkudziesięciu osób to zadanie trudne i czasochłonne. Od kierownika oczekujemy koncentracji na zamówieniach, produkcji i pracownikach. On ma się zająć kontrolą i jakością produkcji, zarządzaniem ludźmi, a nie wielogodzinnym, ręcznym zasilaniem systemu do zarządzania czasem pracy. Tymczasem regulacje kodeksowe, zdarzenia typu piki zamówień czy dostaw i wreszcie ograniczona dostępność pracowników, to wszystko razem sprawia, że kierownik produkcji staje wręcz przed złożonym problemem matematycznym. Dlaczego więc nie dać kierownikom narzędzia do automatycznego planowania czasu pracy? A przy okazji oszczędzić na kosztach nadgodzin? To właśnie może zapewnić Państwu SMP eTime. eTime daje możliwość automatycznego obsadzania zmian według wymaganych kwalifikacji. Wymagane zmiany i kwalifikacje mogą być wprowadzane do systemu przez kierownika lub zaimportowane z systemu planowania produkcji. System eTime sam znajdzie dostępne osoby z oczekiwanymi kwalifikacjami i obsadzi wymagane zmiany. Aplikacja zadba też o zgodność z regułami kodeksu pracy. Do tego system może też uwzględnić preferencje pracowników. Zarówno te pozytywne, np. chęć pracy w weekendy lub w nadgodzinach, jak i te negatywne, np. planowanie nieobecności z powodu wizyty u lekarza. Inną opcją dostępną w SMP eTime jest planowanie brygadami. eTime pozwala na tworzenie planu pracy jednocześnie dla wielu pracowników tworzących brygadę. Oczywiście system sam dopilnuje zgodności planu z kodeksem i zasygnalizuje ewentualne niezgodności, które wymagają reakcji. Także dla pracowników SMP eTime nosi zupełnie nową jakość do ich codziennych spraw. Pracownicy mogą za pomocą smartfona wprowadzić wniosek urlopowy i oglądać swój plan pracy. Pracownicy na pewno docenią opcję wprowadzania preferencji, np. chęci pracy w dodatkowe godziny lub niedostępności. SMP eTime może uwzględnić te preferencje podczas obsadzania zmian, za potwierdzeniem kierownika lub automatycznie. Daje to pracownikom przekonanie, że firma traktuje ich fair i uwzględnia ich potrzeby. Kierownik może w SMP eTime zatwierdzać wnioski urlopowe pracowników. W ten sposób powstaje plan urlopowy. Łatwo i pod kontrolą. Kierownik ma wgląd w pojedyncze plany urlopowe pracowników i z wyprzedzeniem może reagować na sytuację braku zastępstw. Jak cały proces wygląda z perspektywy HR? Kluczowa jest tutaj integracja eTime z systemem rejestracji czasu pracy. Odczyty z aplikacji RCP trafiają do SMP eTime. Tam są porównywane z planem. Dalej, SMP eTime przekazuje dane do rozliczenia do systemu kadrowo-płacowego. Może być nim SAP HR,
lub Success Factors. Nie ma potrzeby wyjaśniania nieścisłości, bo ich nie ma. Plany zostały przygotowane i zatwierdzone w e-time, a odczyty RCP zweryfikowane i zestawione z planem. Pozostaje tylko uruchomić listę płac. Co na to wszystko nasi klienci? Otóż doceniają oni przede wszystkim pozytywną rewolucję, jaką przynosi e-time w pracy kierowników. Jeśli zaś chodzi o pracowników, okazuje się, że nie tylko młodzi chętnie korzystają z możliwości systemu. Podsumujmy więc, co może Państwu dać SNP e-time. Automatyczne planowanie czasu pracy według zleceń produkcyjnych, uwzględniające dostępność i preferencje pracowników i zgodne z regułami kodeksowymi. Mobilność. Pracownicy mogą zarządzać swoim czasem pracy za pomocą smartfona. Integracja z dowolnym systemem RCP. Integracja z SAP HR i SAP Success Factors. Oszczędność czasu kierowników, pracowników i specjalistów HR. Wreszcie, dzięki algorytmowi do optymalnego planowania czasu pracy, redukcja kosztów nadgodzin. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, Michale. Jeśli mają Państwo pytania, zapraszam do kontaktu z nami. Chętnie przedstawimy rozwiązanie na indywidualnej sesji.